Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam na kolejną część przygód w grze Cities Skylines 2. Nowy Sosnowiec zaprasza, chociaż ja nie wiem, czy to już nam się nie robią dwie albo trzy miejscowości, tak na dobrą sprawę. Może to nie powinna być nazwa miasta, tylko kraju. W każdym razie, no ładnie się to rozwija, chociaż ostatnio zakończyłem odcinek z pewnymi problemami. Pytałem się, co może nam tutaj wpływać na to, że mamy brak pojazdów wyświetlone w tym miejscu, i teorie są dwie. Szarobury pies podpowiada, że no kwestia połączenia międzymiastowego, że łączymy jedno miasto z tak naprawdę z innym, bo lotnisko nie jest dla nas jakby stacją tranzytową. I być może to tak działa, chociaż mamy jakieś towary na magazynie. Ja bym to wywiózł za granicę. W każdym razie, przetestujemy jeszcze teorię numer 2. Być może jedna i druga jest słuszna, ponieważ The Mask mówi, że brakuje nam pociągów. I tak patrząc tutaj, to rzeczywiście tylko 10 mamy w stacji rozrządowej. Możemy ją rozbudować, a przyspieszymy przegląd techniczny. Niech będzie, ładnie to wygląda. Rozbudujemy ją o dodatkowy tor. Okej, okay. I rzeczywiście dochodzi możliwość i puścili coś, puścili towarowy kolejny w świat, więc chyba faktycznie brakowało nam pociągów. Co prawda nie wiem, czy dobrze, że on aż stąd jedzie tam gdzieś hen daleko, bo wygląda na to, że i tak taką stację, jak ona się to fachowo nazywa, rozrządową, będziemy musieli postawić gdzieś w tej okolicy i może ona się skupi głównie na towarach, ale to wrócimy tam w niedalekiej przyszłości, może nawet dziś. Tutaj widzę, że mamy inny problem do rozwiązania. Ło kurcze! Ja myślałem, że te gotowe pętle to one rozwiązują wszystkie problemy, a tu widzę niekoniecznie, ale chyba straszną kaszanę, maniane, robią nam te przejścia dla pieszych. Mam nadzieję, że zlikwidowaliśmy wszystkie i oni sobie tutaj jakoś ruszą. Widziałem też koło dworca jakieś problemy. Tak, no to jest kwestia tego nowego osiedla. To jest też odpowiedź na to, dlaczego ja tak niechętnie tworzę wielkie osiedla naraz, bo one później generują nowe problemy. By trzeba było jakoś inaczej te drogi może od samego początku projektować, chociaż nie wiem, czy się da po prostu to ominąć. Za dużo ludzi. Ale no, widzę, że to jest taki standardowy problem w tej okolicy, który możemy przynajmniej w tym miejscu rozwiązać poprzez drogę asymetryczną, a przynajmniej na to liczę. Czyli takie coś byśmy zrobili. Tutaj też niech sobie wjeżdżają, zaraz przy rondzie. Nie wiem, czy dla tych jadących w tę stronę nie zrobimy drogi asymetrycznej tutaj. No i oczywiście najważniejsza część, jeżeli chodzi o tę asymetrię, to tu im wrzucić dodatkowe pasy. Nie wiem, w głowie układa mi się to jako dobry plan, żeby tak tu jeździli. Mam nadzieję, że to działa. W praktyce zobaczymy za jakiś czas. No na pewno udało nam się upchnąć więcej tych pojazdów. Nie wiem, czy w tę stronę jest potrzebna. Tu jeżdżą sobie całkiem sprawnie. Tu już chyba mają niestety trzy pasy. Luźniej nie będzie, luźniej nie będzie. Tu jak ładnie to wygląda. No i tutaj też mają te trzy pasy. Ale widać, że no przynajmniej płynie tak ten przejazd. O, tu gorzej, ale oni dopiero się przyzwyczajają do nowej trasy. Gdzie ona tu jest? To może dajmy im nieco więcej miejsca. Tu, prosto od dworca powiedzmy. No i zobaczymy. Standardowo wrócimy za jakiś czas, ale mam wrażenie, że to pomaga. Ten dodatkowy pas nie jest taki zły. Szczególnie jeszcze jakbyśmy sobie zrobili tutaj drogę włączającą. I wbrew pozorom tu może to dobrze zadziałać. I przyszłościowo myślę, że możemy coś takiego tu zrobić. Tutaj w dół zjazd. Trochę im to miesza w planach. Tu w górę. Jakoś sobie jeżdżą. Mam wrażenie, że albo po prostu upchaliśmy ich na trzy pasy, dlatego ten korek zrobił się krótszy, a nie zmieniło to wiele, ale wydaje mi się, że poprawiło to sytuację. Moglibyśmy jeszcze sobie zrobić tutaj zielone pobocze. A nie, to na tych asymetrycznych nie działało w końcu? Kurczę, to albo asymetria, ale to dobrze, to rozumiem, że wygonili. Myślę, że te są zaparkowane przy drodze, one tu stoją, czekają na nie wiadomo co, albo jeszcze po prostu nie przeparkowali, tak? Pozdrawiamy Łódź. W każdym razie, plan na dzisiaj dużo myślę, że ambitniejszy, ponieważ w końcu zajmiemy się tą autostradą tutaj dookoła miasta. O, a nie, tu jest pociąg. Jedzie, jeździ, nawet wywozi towary od nas. On działa. Na wstecznym, ale działa.
No z pętli chyba w ogóle nie korzystają. Oni może lubią tak po prostu sobie na wstecznym lecieć całą trasę. Więc to możemy już zlikwidować na start. No wygląda na to, że nam się w żaden sposób nie przyda. Ostatnio pojawiło się też trochę takiego zastanowienia. Coś mu się wydarzyło. Co to jest? Hopie, uważaj na tym wstecznym. No, co do zasadności budowy stacji w ten sposób, no to jest taka wyciągnięta mijanka z Railway Empire. Służy ona do tego, nie wiem czy gra sobie to ogarnie, nie? Ale ogólnie... Czego wy tu nie macie? Brak połączenia kolejowego? Mniejsza z tym. Ogólnie służy ona do tego, że jak jeden pociąg sobie stoi na stacji, to innym torem może go ominąć drugi. Tak, nie musi czekać, aż on przejedzie. Więc to jest taki niecny plan. Gdzie oni mają to połączenie kolejowe? Co tu się dzieje? Pod ziemią? Aha, moment, bo my mamy chyba połączenie kolejowe teoretycznie z lotniskiem. To może niepotrzebnie w ogóle budowałem tutaj tę stację. To jest połączenie na lotnisko, więc to takie typowo przylotniskowe. No tylko, że teraz oczekujący pasażerowie... Kurczę, bo boję się, że jak ja za to się teraz zabiorę, to nam całkowicie rozjedzie się wszystko. Ale z drugiej strony boli mnie to, żeby lotnisko nie służyło do tego, żeby tu sobie pociągi dojeżdżały, tak jak to było planowane. Ale teraz jakie my linie tam puściliśmy? Dobra, zejdźmy pod ziemię. Dobra, nie było tematu. Przecież to jest stacja metra. Nie wiem, dlaczego od razu nie połączyłem kropek. Znaczy, wiem, no, nazwali to połączeniem kolejowym, a połączenie kolejowe tak jakby mi się jednoznacznie kojarzy z koleją, no ale rozumiem, do czego to gra zmierzała. Okej, okay. I co, będzie działać? I działa, i działa. I mamy teraz ładny wjazd. Tutaj ostry zakręt, ale to chyba nie jest problem w tej grze. I moglibyśmy nawet to metro puścić dalej. A jak nie, no to zobaczymy. Mamy połączenie w każdym razie, więc myślę, że jest fajnie, które moglibyśmy nawet... Autostrada. Obiecałem ją zrobić, więc zabierzmy się za autostradę. Tylko najpierw rozwiążemy pewien problem. A mianowicie handlu prądem, bo chyba nawet dobrze będzie na 50 zjech. O! To nie jest tak miło. Przyłączmy się tutaj. I zjedźmy na 50 i możemy się podpiąć. Jak z tym podpięciem tutaj, z tym prądem? Chcą robić nam problemy? Bo chętnie bym się przepiął tak jakoś inaczej, żeby to działało. Szczególnie, że w przypadku autostrady to może nam robić spore problemy później. Więc pojedźmy sobie gdziekolwiek, tego i tak nie widać jako tako. I wyjedźmy, nie, na 0 może nie, ale stąd wyjedźmy no, na 10 tutaj. I tym samym, jeżeli nic nie zepsułem, to możemy zlikwidować to nawierzchnię. To prąd płynie, prawda? Płynie. No i to nam pozwoli nieco lepiej to ogarnąć tę przestrzeń. No niestety, tak jak mówiłem, już od jakiegoś czasu doszliśmy do etapu... Okej, okay, i chyba jest prąd. Mam nadzieję. Mnóstwo wolnego czasu, tak, bez prądu. No doszliśmy do etapu, że każda przebudowa miasta będzie swoje trwała, no bo to jednak jest nieco zabawem. Tutaj pan Beboczkowy bodajże już kilka odcinków temu pisał, że te węzły możemy nakładać bezpośrednio na drogę. Przynajmniej jeżeli te pasy się zgadzają, tak tu. I nie trzeba, o właśnie, nie trzeba wszystkiego likwidować. Co prawda to i tak chyba będziemy musieli zlikwidować, żeby tę górkę usunąć. No i chciałbym w naszym mieście powitać jeden taki duży węzeł, więc chcąc, nie chcąc, no nie przeskoczymy tego, tak? To by musiała ta droga idealnie prosto iść. Idealnie prosto nie idzie, więc chwilowo stracę dostęp do autostrady, ale to tylko na moment. Szczególnie, że przyda nam się wyrównać ten tu obszar, jak już nie mamy przewodów. W sumie to jest jakieś narzędzie, ja bym to usunął całość, nie? My i tak będziemy musieli to przebudować, tutaj puścić prosto, więc może już zawczasu przeklikam to szybko. No nie ukrywam, że nie jest to najwygodniejsze narzędzie. W sumie szkoda, że nie ma jakiegoś takiego obszarowego usuwania rzeczy czy coś, jakieś to można by było pewnie wygodniej rozwiązać. No cóż, nieistotne. Dobrze by było za to przygotować nam tutaj dalszy... Co jest? Do tej drogi, proszę, do... A to nie to narzędzie. Tutaj. A płaskie jak stół to ma być. Działa? Tę wysokość poprosimy. O, trochę lepiej.
No niestety idziemy w stronę gór, no, więc to będziemy musieli trochę pokombinować, żeby to jakoś nam w miarę wyszło. O ile w stronę miasta jeszcze chyba możemy sobie to w miarę wypłaszczyć, to w tej okolicy może już się robić trochę trudniej, nie? A największy procent chyba nacisku będzie nieco lepiej tu działał. No i zobaczymy, jak ten podjazd im wyjdzie. Trochę mnie to stresuje, jak to tu wygląda. Może byśmy obniżyli nieco, żeby ta droga też nie szła tak ostro. Dobrze, że nie płacimy za to narzędzie aż jakieś nie wiadomo ile za użycie. Dobra, i teraz lekkie wygładzanie. Z nadziejami, że uda nam się ten rozjazd gdzieś tutaj w kierunku tym przemysłowym wybudować. Szczególnie, że chciałbym postawić jeden taki najpotężniejszy w mieście. I to by mogło być tutaj na przykład. Czy my trafimy tak ładnie, równo? Chciałbym, żeby wjazd był tam mniej więcej jak widzimy to tu. Chociaż to albo tu będzie prosto, albo tu będzie prosto. Nie, to lepiej się trzymać naszej autostrady, żeby szło w miarę prosto, a tam sobie ją zakręcimy. No i jak? O, o, o. W sumie to gra sama wybrała, że chciałaby to zobaczyć w ten sposób. Zastanawiam się, czy nie lepiej usuwać te drogi. Jeszcze zobaczmy. No nie, wychodzi na to, że jeżeli chcemy idealnie prosto to wkomponować, to nie ma co się bawić w jakieś takie doklejanie. Lepiej po prostu postawić tutaj w miarę na oko i sobie to później zrobić. Ewentualnie tutaj się dopiąć tymi pasami, a niekoniecznie gdzieś już tam te węzły łączyć ze sobą. Mam nadzieję, że w miarę prosto jest teraz. Poszło, poszło, no. Jakoś to wygląda. Jeszcze tutaj stworzyć tylko gigarondo, tak jak to lubimy. Chyba że ręczne rondo. No właśnie ta autostrada, średnio mi to pasuje, żeby oni tutaj wjeżdżali, a jeżeli byśmy sobie zrobili zjazd, może zrobimy to ładniej? Nie wiem, czy z sensem. Mam nadzieję, że tak. Jakbyśmy zrobili tutaj drogę jednokierunkową, takie prostokątne rondo. Nie widzę jeszcze wad, ale to jest kwestia jeszcze, bo być może czegoś nie przewidziałem. Czemu to się nakłada? A możemy trzypasmowe? Nie, nie możemy trzy paski. Nakładają się na siebie obiekty. Proszę mi nie psuć wizji, bo plan był taki, żeby tu wjechać sobie, ale nie wiedzieć czemu tu nam nie pozwalają wtedy. Dobra, zaraz to zobaczymy. Być może coś tutaj, przepisy ruchu nie pozwolą nam na takie bajery, jak sobie wymyśliłem. Albo w tę stronę to wszystko dobrze idzie. No jakby oni tu mieli taki objazd. Ale czemu wam tu nie pasuje? To inaczej, jak wam nie pasuje. Usuwamy tę drogę. A może ten mały bobel, co tam był, taki bobek, przeszkadzał w stworzeniu idealnego prostokątnego ronda. O, mamy to. I dzięki temu tutaj sobie samochody będą objeżdżać, ale tym samym my możemy zrobić taki może nieco normalniejszy zjazd z autostrady. Zobaczymy, czy ludzie będą tego samego zdania. No nie wiem, czy to ma jakieś wady. Wydaje mi się, że ma sens trochę to, co tutaj wymyśliłem, ale to jest znowu kwestia, wydaje mi się. Nie? Tu będziemy mieli zjazd z autostrady po prostu. No, czy to jest najlepsze miejsce na zjazd z autostrady? To już jest inna sprawa, ale załóżmy, wjeżdżamy sobie z autostrady tu, a tutaj będziemy wjeżdżać na autostradę. Da się ładnie ze skrzyżowania tak to chwycić. O, cyk, i tu sobie wjeżdżamy na autostradę. Da się to jakoś jeszcze bardziej zakrzywić może, albo powiedzmy o tak i tak, o. I tym samym jakoś pogodziliśmy to z autostradą, co prawda. Przydałyby się może jakieś znaki informujące o tym, że to jest zjazd, wjazd na autostradę. Zresztą liczę, że sobie jakoś poradzą. Tym środkiem? No też w sumie ludzie będą chcieli jechać. Tu jest zjazd. Myślę, że jest klawo, tak? Zobaczymy w przyszłości, czy to działa tak, jak sobie wyobrażam. Ale z racji, że to jest autostrada, żadnych przejść dla pieszych. O, jesteśmy połączeni. W dziwny sposób, ale może ma to sens. W
każdym razie poczekamy na pierwsze korki, wtedy się dowiemy. Bo zastanawiam się, ta droga tu pomiędzy, ale jeżeli byśmy ją zlikwidowali, to ludzie jadący z lotniska by musieli wjechać na węzeł i nim powrócić do domu. Nie, no to może ma to ręce i nogi. Dobra, tak już jesteśmy przy węzłach, przyspieszmy jeszcze trochę czas, żeby nam te śniegi tu poschodziły, bo ciężko będzie się budować kolejne zjazdy, wjazdy, jeżeli nam ten śnieg będzie przeszkadzał. Teraz tak, który był taki paskudny? O. A to moglibyśmy przetestować. A nóż zadziała. Jak to jest? Tu mamy trzy pasy. I tu ładne dwa. Bo to byłby ten taki wiejski zjazd trochę. Jak był planowany pierwotnie. To w okolice tych domków. I tego, powiedzmy, mniejszego osiedla. A załóżmy pi razy drzwi, chyba na oko jest dobrze. Tu byśmy połączyli te drogi. One nawet tak na prosto nawet by... O, 180! Jak wjeżdża! Kurczę! Ja chciałem do okulisty iść. Nie trzeba, nie trzeba. Proszę bardzo, 180, co tu się stało? A jest dobrze. 180 i wjechał jak w masło. Tylko gorzej, że tu może chcieliśmy tworzyć też jakieś większe osiedle. A ten zjazd z autostrady wygląda trochę na taki, co mógłby się... A może właśnie wręcz przeciwnie, nie będzie się korkował, bo widzę tu jakieś szerokie wjazdy, zjazdy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jedyne, co mnie martwi, to czy tu bez problemu da się to jakoś wpiąć jedno w drugie. No to nie liczę, żeby było 180 stopni. Ale niewiele zabrakło, nie? 170, w sumie ja bym nawet trzymał się tych 179, nie kombinował jakieś łuki, nie łuki. 179 to jest jak 180, no. Nawet nie widać, w którym momencie dochodzi do tego przegięcia. No i proszę bardzo, jak się ładnie dorobiliśmy, dwóch zjazdów na żywej tkance. No i to jest ta gorsza część zabawy, ponieważ musimy jakoś przyszłościowo ten nasz przejazd, o, tu w ogóle jakieś pod ziemią były babole, usunąć. Musimy jakoś przyszłościowo zaplanować ten nasz port, znaczy międzynarodowy. I to mnie najbardziej tutaj martwi, że na niego tak dużo miejsca to może nie być, jeżeli tego dobrze nie rozplanujemy. Ale to może na wszelki wypadek byśmy po prostu pojechali tu jak najdalej. Trochę te górki byśmy podebrali im terenu. Kup. Tylko jeżeli miałby być tu taki port, to nam by się przydał też później jakiś zjazd z autostrady jeszcze. Jak to mówią, i tak źle, i tak niedobrze, a trochę się martwię, ale tu karawanów potrzeba. No, coraz więcej ludzi, no to pojawiają się nowe potrzeby. Trochę się martwię, jak go skomunikować, tak żeby szło tam dojechać w miarę sensownie. Tam by się przydał może większy zjazd. Ruch okrężny. Nie wiem, dlaczego lubię te zjazdy, chociaż ostatnio okazało się, że nie są wcale takie dobre. No i tak robię przymiarki do tego lotniska i chcąc nie chcąc, my byśmy musieli jednak tutaj gdzieś aż do gór dojechać, żeby był zjazd w stronę lotniska. Niestety nie ominiemy tego, więc jakby to nie... Chyba, że... O nie, Koniczynka. Nie no, stąd potrzebujemy zjazd, a tu byłby ładny zjazd tam na południe. Więc to będzie tak dość... Może nie do końca pokracznie, ale dość problematyczny odcinek. Tu mamy tak, tu jesteśmy w miarę połączeni. Bo ten zakręt u góry będzie tak dość dziwnie wyglądał. Ale w każdym razie, jeżeli tam ma powstać ten port, to mam nadzieję, że coś takiego da radę. Nie wiem, czy po drodze nam by się nie przydał jeszcze jeden zjazd w takim wypadku. Tylko no problem... Albo inaczej, jeżeli ma być tu po drodze, to nam przecież nie jest potrzebny wjazd w górę, tam w stronę gór. Macie tu takie połączenie z autostradą potrójną? Jest podwójne. Tu jest... Chyba jest potrójne. Dobra. To coś takiego jeszcze, dodatkowy węzeł w tym miejscu. Któryś być może będzie łączył się z portem, może w ogóle powinniśmy tam u góry... Chociaż to takie fajne turystyczne miasteczko może powstać w przyszłości. Więc zróbmy to tak. Zbyt stromo. Mam nadzieję, że już teraz będzie lepiej.
No, maksymalnie do tyłu, żeby to się w miarę pokrywało, mamy to. No a tu już nie będziemy musieli robić zjazdów, bo w sumie z tej strony mapa się kończy, a z tej jak będzie port, to i tak nie będzie do czego zjeżdżać tu od zaplecza, czy jak to nazwać. No nie jest prosto stworzyć tutaj ten przejazd. Przyznam, że myślałem, że to będzie dużo łatwiejsze zadanie, a tu się okazuje, że zaprojektowanie tego to już trochę wymaga rzeźbienia. A szczególnie jak dochodzą nam takie rzeczy jak tutaj, że cyk, nie wybudujecie tego, prawda? Cyk, cyk, o, coś takiego chyba będzie. Najlepiej to wygląda. Co tu jest? Dwa pasy? Mam nadzieję, że... A czemu to 60? Chociaż może przy zjazdach 60 to bezpieczniej będzie. Z drugiej strony, ale to możemy edytować ten środek, tak sobie myślę. Dobra, dajcie nam to, podmianę. Czemu to tak brzydko robicie? Dobra, przejdziemy do niego za moment. Wybudujmy dalej trasę. No to niewiele brakuje, żeby było idealnie, ale... No właśnie. Niewiele, ten zjazd to jest typowo pod autostradę przygotowane, nie to co tam. 179, to ja bym to traktował jako 180 stopni. No tak na oko stawialiśmy i wyszło całkiem ładnie. Ach, szkoda, że nie można od razu systemu oszukać. Proszę bardzo. I tu już jakoś to wygląda. No i teraz najtrudniejszy fragment, bo trzeba by było zakręcić jakoś... Może nawet bym usunął nieco tej trasy tu. Zakręcić trzeba w tę stronę, żeby to też jakoś sensownie wyglądało. I tego się boję, szczerze powiedziawszy, najbardziej. Tych wszystkich tu motywów, jakie do tej pory gdzieś nam przyszło tworzyć. Chociaż może nie będzie tak źle, tam oczywiście możemy dziurę w ziemi zrobić. Może trochę krótsze z tej strony. Także zakładam, że taki ostry zakręt zaraz za zjazdem nie jest aż tak bardzo pożądany. O! Czyżby? Tu jest ładnie połączone, tu jest to ładnie, no tu mogło to iść po ziemi, ale załóżmy trasa taka widokowa. Więc mamy przygotowane zjazdy, no to jest dość ostry zakręt. Kurczę. No nie, to muszę zmienić jednak. Najgorsze, że nie wiem kiedy mi się to stało, bo kiedyś nie odczuwałbym większego dyskomfortu, że to wygląda jak wygląda, a teraz no już jest takie... No niby może działać, ale... Jeżeli da się zrobić to lepiej, to zróbmy to lepiej. Może tak, udałoby nam się pojechać stąd tu. Pojedźmy stąd tutaj, bo... No i tak będzie chyba trochę łagodniejsze, no to liczę, bo chciałbym stąd, to później możemy zakręcić jakoś ładniej. No będzie delikatniejszy ten zakręt. Nie wiem jak kwestia tych... Może jednak sobie to gdzieś tu zamkniemy wszystko. Przy projektowaniu dróg zastanawia mnie, jaki kąt powinien być, czy trzymać się maksymalnie 90 i poniżej nie schodzić, znaczy minimalnie może 90, w zależności od której strony na to spojrzeć, i poniżej nie schodzić, czy jednak to można dać ostre, szczególnie na autostradzie, nie ma się co aż tak przejmować. Dobra, jakoś tu jadą, no jest to na pewno delikatniej niż było, wydaje mi się, że prezentuje się dużo lepiej. A wam czego brakuje do szczęścia? No nie ma drogi przyłączonej, ale to no, póki co, to się później wszystko zmieni. Dobra, kwestia podmiany tego, bo to możemy sobie na autostradę zmienić. Znaczy, nawet bym nie dodawał tych nowych pasów, tylko żeby to była autostrada. No. A, tylko jak to tak zrobimy, no to jest skomplikowane. Co podmieniło? A nie, tu jest 120, to jest autostrada. No to spoko. Znaczy, fajnie by było, jakby te zjazdy po prostu były przeciągnięte kawałek dalej, ale no, jakby nie kombinować, to nie zadziała, nie? To tu się coś zepsuje, to od razu widać, że coś będzie nie tak. Tu też coś jest krzywo, więc po prostu będą musieli zwolnić. Jakby się okazało, że korki się tworzą na tym zjeździe, to będziemy dumać, co dalej. Dobra, czas może do nas wrócić. Więc ludzie dorobili się w mieście nowej nitki autostrady. To jest bardzo, bardzo przyjemny widok. A ja mogę przejść też do innych fajnych rzeczy, bo tu faktycznie nie zauważyłem wcześniej, gdzie jest nasz medyk. Tu demon, a także szarobury pies. Tak spojrzeli na to, że taki mamy XD na tym medyku. Nie wiem, czy to specjalnie gra wymyśliła, tak miało być. Czy jakoś inaczej.
No to chyba nie jest przypadek, że akurat tak nam się to ustawiło. No, te mniejsze struktury to tu na dole stawialiśmy, a to XD to jest chyba zawsze, domyślnie. Demask również podpowiada, że jeżeli chcielibyśmy skrócić te paski, to możemy podnieść podatki. Ewentualnie Darkside sugeruje, że zamiast podatków to podobno dobre połączenie w mieście też pozwala nam... Co wy tu zrobiliście najlepszego? Czemu to jest porozrzucane? Może tu tornado przeszło, a w sensie tego nie widzieliśmy. To chyba musiało iść tornado. To jest niemożliwe, żeby te samochody tak tu bez żadnego kataklizmu leżały. Ale o, proszę bardzo, wystarczyło zrobić asymetryczną drogę, jak nam korki to rozładowało. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. W każdym razie Darkseid mówi, że lepsze połączenia drogowe też te paski potrafią tutaj lepiej regulować. No z dwóch opcji chyba wolałbym te podatki podnieść, ale ostatecznie... No to, to zobaczymy. Pietros mówi, żeby już zacząć opróżniać... O! Bo my opróżniamy, tak? Rozpocznie opróżnianie, albo nie, teraz zaczniemy opróżniać, żeby zacząć opróżniać już te okolice Smródki, aby wywalić to wysypisko, być może jakiś przemysł tutaj wstawić niebawem. Natomiast my byśmy musieli podumać chyba nad nowym wysypiskiem. O! A tu nie mamy zjazdu z autostrady, teraz by się jednak przydał, ale to moment, to zobaczymy, czy nie zadziała ta opcja, o której rozmawialiśmy, ile pól nam zostanie. Kurczę, bo ja bym chciał ten prom, chociaż to prom najwyżej postawimy sobie już przy następnym poziomie rozwoju. Już wszystkie pola wykupiliśmy. Ale zobaczmy w takim razie, czy nam zadziała to klejanie przejazdu, wyjazdu. Kawał drogi będą miały te śmieciarki, co prawda, ale chyba warto. Tutaj. Jak to wygląda? Tylko, że... Z tymi węzłami właśnie jest ten problem, że nie mamy chyba takich typowo autostradowych to przygotowanych. No to by było idealnie. O, 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 nawet zadziałało coś. I uwaga, psuje. Nie. No jest. No jest. Dobrze. To jest węzeł, który nas wyprowadzi do kolejnego wysypiska śmieci. Tak, tutaj mamy duży potencjał na to. Czy są jakieś surowce? Ua, ale tu jest woda. To taka, którą moglibyśmy na prąd przerobić. Ciekawe, na jakim poziomie... A nie, no to dobra, skażona woda nie przeszkadza w niczym, żebyśmy mogli sobie później prąd z tego wyciągnąć. Więc są perspektywy. Robimy wysypisko. Wysypisko, spalarnia, centrum recyklingu, zakład przetwarzania odpadów przemysłowych. Okej, no to nic lepszego to i tak nie wykombinujemy. Robimy wysypisko, tylko może z dala trochę od rzeki, żeby czasem jej przypadkowo w tym wszystkim nie zanieczyścić. Tego byśmy nie chcieli. To inaczej, jak tu ma być wysypisko, to my musimy stworzyć trochę infrastrukturę pod to. No to będzie też w przyszłości służyło do budowy tej elektrowni, ale ogólnie jakichś ambitniejszych planów nie mamy co do tego terenu, więc co najwyżej możemy sobie robić tutaj coś takiego. Rondo pozwolą nam w połowie wstawić, albo tu, pech to pech. Ale to możemy oszukać nieco system, dobudować drogę. Cyk, cyk, cyk. No chociaż dobrze, że nam rysują te paski, co jak to idzie. I teraz powinno to rozwiązać nam problem. Ronda, cyk. Robimy połączenie. No to w sumie jak i tak, i tak to musi tak wyglądać. Robimy połączenie. No idealnie, 180 stopni. Z rondem 178 to prawie jak 180. Mamy dojazd do ronda, mamy dojazd tak naprawdę do wysypiska, które no niestety musi już tutaj powstać. Chcąc nie chcąc, mam nadzieję, że tu będzie spoko opcja. Jest w miarę daleko od rzeki, więc liczę, że jej już nie zatrujemy. Prądu nie ma? A, bo wzdłuż autostrady chyba nie ma połączenia niestety. Prawda, z tym terenem wysypiska trzeba uważać też. Bo może się okazać, że potrzebujemy tego obszaru do czegoś później, a usunąć go to już nie jest tak prosto. Firmę usunąć spoko, ale wysypisko jakoś tak niechętnie nam chcą zabrać z mapy. Dobra, to domknijmy to póki co tu, a my zawsze możemy sobie teraz poprawić te paski. Ta droga jakby była krótsza, by było super. Okej, okay. Nie to nie. Albo inaczej, usuniemy ją i dobudujemy. I tak by się coś tu poprawić, tylko no, doświadczenie pokazuje, co jest nie tak. Dwupasmowa, no.
Świadczenie pokazuje, że z tą dobudową dróg to później różnie by... Idealnie. Różnie bywa, że... Dobra, domknijcie to tu. Później może się okazać... Aj, Mimka. Kurczę, w takim momencie... No dobra, zaraz się nią zajmę. Później może się okazać... No i zapomniałem przez kota. To tak w nawiązaniu do wysypiska. Lecę. Zaraz jestem, bo umrę. Wracam. Teraz już rozumiem, co ludzie naszego miasta muszą przeżywać z zapachami. Dlatego też je wygnaliśmy do sąsiada. Myślę, że będzie wszystkim żyło się lepiej. Kolejny Pac-Man. Niestety tego już tak ładnie tutaj nie zazębimy. Ale cóż, no może jakieś drzewo tu posadzimy. Uda się? Ale to by było piękne. Nie, drzewa były tu. Jakbyśmy wcisnęli drzewo. No i proszę bardzo. Można ładnie urządzić zakład. Więc to nie jest tak, że ten skrawek do niczego się nie przyda. Jeszcze jak to wyrośnie, jak to będzie ładnie wyglądało. No jedyne, co mnie smuci, to ten brak połączenia. Czego im to brakuje? Prądu też? Prądu wszystkiego brakuje, bo tak naprawdę jak nie jesteśmy połączeni zwykłą drogą, ale to moglibyśmy się połączyć zwykłą drogą. Liczę na tych ludzi, że nie będą wykorzystywać naszej tutaj gościnności i rzeczywiście to będzie połączenie tylko dla wysypiska i ewentualnie tu kanalizacji. To może zacznijmy od tej strony. Myśmy sobie przeskoczyli tutaj. Są jak na drogę wewnętrzną, to nie, to zmienimy to. Jeżeli to ma być droga wewnętrzna, a można cofnąć? Jednak było lepiej. A nie, no może i dobrze. Ta gra to jest naprawdę... czasem taka dość memiczna w tym, jak działa, ale dobrze. Mamy to. Przyłączmy się tutaj. 180 nam dajcie. No i tutaj zrobimy jakiś mały zakręt zakładowy. O. I tym samym powinniśmy mieć połączenie ze światem, ścieki, woda i tak dalej. Oczywiście tego tak nie zostawię, bez obaw. Ale nie powinno być wielkiego problemu to poprawić. Czasami to, co się wydaje być małym problemem, okazuje się dość trudne do poprawy. Ale okej, wyszło, mamy to. Czyli nasze nowe wysypisko, być może powstanie niebawem drugie, albo elektrownia jak z tymi wodami. O! Tej wody nie było tu więcej? No dopóki pamiętam, żebym czasem tego nie zabudował kolejnym wysypiskiem. Elektrownia geotermalna. Tu będzie maksymalne zagospodarowanie tego terenu. Tylko tak, wymagana droga, gdzie wy macie wjazd na zakład? Trzeba jeszcze wiedzieć, gdzie oni tu wjeżdżają. Ale okej, to zrobimy im tu pojedynczą ścieżkę. Ludzie nie mają po co tu wjeżdżać, więc nie ma problemu jako tako. Coś z czymś jesteśmy połączeni jeszcze, okej. Puścili nas. Więc zróbmy sobie tak. O, nawet ładnie wyszło. No i idealnie, i maksymalne zużycie, użycie. Tutaj możemy cisnąć, nawet pójdziemy trochę w bok. Sprawda, tu ładnie wieje też, ale pójdziemy o, tak w bok. No i nie wiem, czy dane nam będzie zobaczyć w ogóle ten obszar świata kiedyś na zielono. Jeżeli nie, to może być taki na górce. W sensie zabawnie dość to wygląda, że geotermalne jakieś tutaj tak wynieśli na wyżynę, ale cóż zrobić. Tak rzadko. Da się to jakoś obniżyć jeszcze? Tak rzadko zaglądamy w te regiony, jak to jest zielone. To chyba nie jest zielone nigdy. Tylko mam nadzieję, że teraz jak podnosimy teren, to nie ma to wpływu na wody gruntowe. Na szczęście nie, na szczęście nie. Więc prądu też nam chyba nie zabraknie. Ło, jakie my mamy nadwyżki. To możemy nawet zrobić to jeszcze inaczej. Puścić tutaj linię zewnętrzną. Plus... co jakbyśmy tu postawili gdzieś transformator? A jak nie transformator, to puścimy pod ziemią linię. Tak, to się przyłączmy. Zjeżdżamy na 50. I łączymy się tu ze światem.
Więc jakby była potrzeba w mieście zasilenia tego jeszcze jakoś, no to mamy to rozwiązane. Wygląda to nieźle. Co to jest? Brak dojazdu, brak dostępu dla samochodów, a to oni potrzebują aż tu? A faktycznie to jest jakiś taki wewnętrzny jakby taki... Taka ścieżka szutrowa. Okej, mamy to. No śnieg walczy, ale chyba z tego miejsca nie schodzi. Trochę to zabawne, patrząc na to, że chciałem zrobić tutaj kurort taki trochę, tak, nie wiem, wakacyjny, czy jak to nazwać, ale no cóż, są rzeczy ważne i ważniejsze. Zostawcie to jeszcze do zakładu. Okej, co my daliśmy? Gromadzi niebezpieczne odpady, umożliwia zwiększenie liczby śmieciarek. Dobra, przyda się, patrząc na to, jak to jeżdżą. Ale fajnie, bo tak w sumie nie do końca może planowaliśmy, a ostatecznie wyszło nam kolejne wysypisko w całkiem niezłym miejscu, jeżeli chodzi o te zanieczyszczenia. Chociaż patrząc na to, jak one tutaj generują, to nie jest tak źle, nie jest tak źle. Nas zaatakują od morza, nie? To już gorzej ta przemysłówka tutaj wygląda, ale jednocześnie jak połączyliśmy ten obszar, to daje nam perspektywę, żeby w przyszłości przeciągnąć właśnie tę naszą strefę przemysłową właśnie w tę stronę. Czy jesteśmy w stanie tu się przyłączyć jakoś tak po środku? Co tu mamy, asymetryczną? Nie. To jest podwójna. No, pewnie przez to pojedyncze skrzyżowanie tam. Tak nas tu załatwili. To zróbmy to tak. Podmieńcie to na taką drogę. I przynajmniej będziemy mogli normalny przejazd zrobić. Wiemy, gdzie jest środek. 180 stopni obieramy. 90 może być i tak. Aj, myślałem, że trochę ładniej będzie to wyglądało. Ale może być tak. To 90 dotąd. To trzeba uważać, bo gdzieś w przyszłości jeszcze jakieś koleje będą jeździły. Inne takie bajery. Ale na ten moment, to wzdłuż może. Na ten moment zróbmy jakieś podwaliny, które pozwolą nam stworzyć kolejne miejsca pracy. Cyk, to jest to. No tu z racji, że mamy to, nazwijmy to roboczo, mega rondo. Warto to dociągnąć tutaj? Może tak. Czy pozwolą nam tu wybudować rondo? Czy ono będzie działać? Musi działać. Nie? To już musi działać. Cyk, cyk, cyk. I to jest pod nowe obszary przemysłowe, przyszłość. Nam się właśnie rysuje na oczach. Mam nadzieję. Czy to ma prawo bytu? Patrząc na to, że cztery pasy w bok idą, to ja bym był za tym, żeby... A tylko jeden wtedy w prawo. Trochę za dużo tej asymetrii to chcą wprowadzić. Wyłączyć. Podmienić. Dobra. To może zadziała. Trochę smutne, że jeden tylko pas w prawo. Ale cóż, to mają ładnie. Dwa, nie, to też tylko jeden w prawo. A jak dodamy asymetrię, prosto, prawo, lewo, to nie ma sensu, bo tu będą mogli zawracać. To nie ma co kombinować. A tu, jakby do góry jechali, to może się udać czasem, tak? Coś takiego zrobić. A tutaj w dół. No widzieliśmy ostatnio, że ma to czasem sens, więc zobaczymy. No, muszą się odnaleźć w tym, jak to działa, to w tym miejscu jest rondo na rondzie tak naprawdę, no, że tutaj to, ten, co nie, a fabryki już budują, teoretycznie to całość to jest rondo z wewnętrznym rondem tutaj, ale dla nas najważniejsza informacja jest taka, że dzięki tym kombinacjom, tu mamy jakieś, nie, tu nie mamy żadnych ważnych rzeczy, będziemy mogli tutaj stworzyć nową strefę przemysłową, która nikomu nie przeszkadza. Ona i tak jest skażona, ona i tak jest spisana na stratę, więc tu, no. A jednocześnie to jest strefa, która ma świetne połączenie z lotniskiem, niebawem z dworcami towarowymi, które w takim razie będziemy musieli tu jakoś pogodzić. No i wyjazd do Szczecina, do portu. Czego chcieć więcej, tylko wtedy być może tu jest przepustowość za mała. Ale to liczę, że będą jeździć na ten węzeł, zresztą wymusimy to na nich ewentualnie. Tu zamkniemy przejazd. Może dopóki pamiętam, stworzymy osiedle. I
do tego miejsca, żeby też ludzi nie stresować. Do tego miejsca, nawet będzie to ładnie wyglądało, postawimy taką ładną miejscowość, jaką jest, tu pozdrawiam znajomego, chociaż rozumiem, że to nie znajomy proponował, miejscowość jaką jest Żnin. Kenawiku, mam nadzieję, że nie przekręciłem, nie? Nic w ten sposób. Mamy Żnin i jednocześnie Żnin ma zakaz ciężkiego ruchu, tak żeby... Nie wiem tylko, czy ciężki ruch dojeżdża tutaj, do tych. Mam nadzieję, że nie, że to w żaden sposób im nie będzie przeszkadzało. No ale chodzi o to, że jak w przyszłości powstanie tutaj ta nowa strefa przemysłowa, to żeby czasem nie kombinowali, żeby sobie na ten zjazd skracać drogę. Będą musieli jechać tutaj. Ten jest przygotowany do obsłużenia to ciężkiego ruchu, a nawet jeżeli nie, no to jakoś jeszcze go przerobimy, żeby przygotowany był. A tymczasem... A nie, jeszcze nie wszystko. Bo komentarze. Kamil podpowiedział, że te serduszka, które się wyświetliły ostatnio, to był event walentynkowy. Mieliśmy luty. No tak, to już kwiecień idzie. Mieliśmy luty i w lutym takie fajne rzeczy wyskakują. Ale korków nie macie, prawda? Jakoś tak tłocznie się zrobiło, ale widocznie to norma w tym miejscu. Arturo mówił, żeby medyka postawić, w sensie ten uniwersytet medyczny przy cmentarzu. Miałoby to sens, szczególnie, że do szpitala blisko. W sumie to nie pomyślałem o tym, że ten szpital tak przy cmentarzu leży. Podejrzana sprawa. Pojazdy w drodze, okej. Okay. A nie, to było krematorium. Czy my musimy utrzymywać to krematorium? Z jakiego powodu... Ich to w ogóle nie interesuje ta usługa. Jednocześnie na cmentarz to się wszyscy chętnie pchają. Michał też mówi, żeby spojrzeć na statystyki osiedli, jeżeli chodzi, rozumiem, że różne tutaj kwestie typu zdrówko. No zdrówko to widzę, że na północy faktycznie mogłoby się przydać. Ochrona, oj, przeciwpożarowa też. Kontrola katastrof, no nie kontrolujemy katastrof, ale podobno się nie opłaca. Z policją nie ma problemu, czyli co, zdrówko i pożary jeszcze tutaj na północ byśmy musieli przerzucić, szczególnie jak mamy teraz spalarnię śmieci, to faktycznie może czasem działać. Oni są połączeni? Jakoś są chyba, skoro tutaj jak wstawimy, to będzie działało dalej. Oj, no zapraszamy. Dobra, ze zdrówkiem, no to też nie są żarty. Taki na wyjeździe, to dla tych, dla ludzi z zewnątrz będzie też od razu. Cyk. Może idą kanałami, nie? Dlatego mają połączenie. Albo te węzły tak dobrze, skutecznie działają. Ale w każdym razie, no słuszna uwaga, udało nam się to, oho, ogarnąć. A tu co wyście zrobili z tą geotermą? Halo ludzie, to tak ładnie było. Wyrównajmy to chociaż na tyle, na ile się da. Ogólnie to może być na takiej górce, nie? To taka firma... Firma w takim miejscu też ma swój urok, tylko tutaj, żeby nie było pod tymi, o. W końcu to są góry, nie? To nie może być idealnie. Znaczy w górach jest bardzo ładnie, jest idealnie, nie? Ale chodzi o to, że ten teren nie może być idealny. Myślę, że nabrało to więcej uroku po tych delikatnych zmianach. No i chyba mamy wszystko. Lucifer namawia do tego, żeby tę stację kosmiczną wybudować na wodzie, tak jak NASA. I myślę, że docelowo to zrobimy, ale dopiero jak osiągniemy kolejny poziom miasta, w międzyczasie będziemy polować powoli na tę stację międzynarodową, na te loty. I jak to będziemy mieli już wszystko rozwiązane, to będziemy też jakoś tworzyli tu kolej drugą, symetryczną. Znaczy, czy wyjdzie symetrycznie, to zobaczymy. Ale po tej stronie rzeki, tak żeby połączyć przede wszystkim przemysł. I wtedy mielibyśmy wszystko, co nas interesuje. Chociaż plan na następny odcinek to zagospodarować tę przestrzeń pod firmy. No i może gdzieś tutaj się na jakieś osiedla powoli szykować. Zobaczymy, jak wyjdzie. A tymczasem dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej.